Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Gości. Uchwała, która jest nowelizowana, jest dokumentem bardzo ważnym, przede wszystkim dla spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie. Okazało się bowiem, proszę Państwa, że niestety, może się odwołać do poprzedniej kadencji, ale pamiętacie, w jakiej atmosferze był uchwalany plan rewitalizacji, szczególnie te podstrefy 1A, 5B i 5C. Przypomnę, że to było na wniosek spółdzielni mieszkaniowej. Chciałbym Państwu także wskazać, że ta strefa numer 3 ma na chwilę obecną, dzisiaj po głosowaniu już zostanie to poprawione, wskazane błędne kryteria. Gdyby ta uchwała dzisiaj nie była głosowana, spółdzielni mieszkaniowej jeden z wniosków by upadł. Upadłby wniosek na 12 milionów złotych. Dzięki naniesieniu tych poprawek, na szczęście literówek, tak jak widzimy, w tym projekcie jest możliwe dalsze procedowanie nad tą uchwałą. I proszę Państwa, chciałbym przypomnieć, że dosyć mocno podważano wówczas plan rewitalizacji, te podstrefy, wskazywano, że one będą niezasadne, chciano pozostawić tylko trójkę. Gdyby została tylko trójka, dzisiaj nie mielibyśmy szans na pozyskanie tych środków. Ale do czego zmierzam również? Ponieważ przyznam się szczerze, że po raz pierwszy od 5 lat z ust burmistrza urzędującego nie usłyszałem uwagi, że pałętam się po urzędzie. Byłem w środę, zgłosiłem uwagi do tego planu rewitalizacji, wskazałem na błędy, wskazałem na to, co należy poprawić i w trybie ekspresowym do poniedziałku udało się uchwałę przygotować i dzisiaj będzie ona głosowana. I nie wiemy, czy te pieniądze na pewno dostaniemy, ale dzięki tej uchwale, panie burmistrzu, będziemy mogli dalej funkcjonować i po ocenie, po pierwszym etapie nadal nasze projekty funkcjonują i są możliwe do realizacji. Dlatego dziękuję, że Urząd Miasta podszedł do tego problemu w sposób poważny i że można bez żadnych absolutnie sporów taki oto dokument dzisiaj poprawić i uchwalić. Dziękuję, panie burmistrzu. Ja przepraszam bardzo, ja nie rozumiem. Pan radny Tomasiak raczy by użyć sformułowania, że jest to nowelizowana uchwała, nowelizowany plan rewitalizacji. Według mnie nowelizacja jest to duża zmiana w dokumencie prawnym, która wpływa na znaczącą zmianę jego treści, czy nawet na jego sens. Natomiast w uzasadnieniu czytam, że niniejsza uchwała stanowi jedynie korektę załącznika. To drobne błędy, jak rozumiem, pisarskie, tudzież redakcyjne, tudzież jakieś pomyłki wynikające z redakcji, więc chciałbym usłyszeć, czy jest to nowelizacja uchwały, którą pan radny Tomaszek zabiegał w Urzędzie Miasta i tak jak mówi, pałętał się, ja się nie pamiętałem, przepraszam, po Urzędzie Miasta i załatwię tą sprawę w ostatnich dniach, czy jest to po prostu korekta redakcyjna? Jest to dla mnie istotne, dziękuję. Że się pamiętałem, panie Jakubie, to mnie określano w poprzedniej kadencji, nie w tej. Ja powiedziałem, że tak powiedziano kiedyś, a teraz tego nie zrealizowano. Od strony formalnej, ja przepraszam, że tak używam takich zwrotów, ale od strony formalnej to jest tylko naniesienie poprawek, które są błędem czysto zapisowym, czyli omyłką pisarską. Ale dla mnie, jako beneficjenta, jest to poważna zmiana. Ja przez szacunek dla tego dokumentu i dla tej decyzji, niech mi pan pozwoli, że będę nazywał to tylko drobne głosowanie wasze poważną nowelizacją, bo będę mógł dalej ubiegać się o 12 milionów. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Stu radnych głosowało za, czyli uchwała, znaczy zmiana została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Lubartów. To jest z drugiej sesji w dniu 23 grudnia 2010 roku. Czy państwo radni zgłaszają uwagi do przedłożonego protokołu? Proszę bardzo. Pani
Panie Przewodniczący, przepraszam, powinienem to zrobić przed sesją, ale nie było projektu protokołu, więc nie mogłem tego Panu zgłosić. Chciałem poprosić o to, żeby w projekcie z trzeciej sesji zapisać informację o tym, że Pan nie udzielił mi głosu wtedy, kiedy chciałem zgłosić poprawki do projektu uchwały, czego wszyscy byliśmy chyba świadkami, kiedy chodziło o projekt uchwały o programach współpracy z organizacjami pozarządowymi, natomiast nie ma tego, ten fakt nie ma odzwierciedlenia w protokole, więc prosimy o takie delikatne sprostowanie. Dziękuję. No ale my w tej chwili przyjmujemy protokół z drugiej sesji. No przeczytałem dokładnie z drugiej sesji. Natomiast ja nie będę zamieszczał w protokole z trzeciej sesji, ponieważ przeprowadziłem z Panem półgodzinną rozmowę i wytłumaczyłem sprawę. Protokół drugiej sesji został przyjęty bez dalszej dyskusji. Spór powrócił przy kolejnym zapisie. Przechodzimy do protokołu z trzeciej sesji Rady Miasta Lubartu w dniu 29 grudnia 2010 roku. Czy Państwo radni zgłaszają uwagi do przedłożonego protokołu z trzeciej sesji Rady Miasta Lubartu? Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałem poprosić o uzupełnienie treści protokołu, ponieważ protokół nie odzwierciedla faktów, które miały miejsce na trzeciej sesji. Chciałem poprosić o dopisanie faktu, że Pan Przewodniczący nie udzielił w tym przypadku mi jako przedstawicielowi klubu Platformy Obywatelskiej głosu i nie pozwolił na zgłoszenie poprawek w imieniu klubu, jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Chyba wszyscy pamiętamy, że taka sytuacja miała miejsce, więc prosiłbym Pana Przewodniczącego i Państwa Radnych o to, żebyście tą poprawkę uwzględnili. Chodzi o odnotowanie faktów w protokole, dlatego że protokół powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg obrad. Dziękuję. Przewodniczący Rady, zgodnie ze statutem Rady Miasta Lubartów, nie udzielił po raz drugi głosu Panu Radnemu, więc ja działałem zgodnie ze statutem Rady Miasta. Proszę Państwa, ponieważ jest... Przytoczę Państwu paragraf 47 ze statutu miasta Lubartów dotyczący wnoszenia poprawek do protokołu. Z treścią protokołu w wersji przygotowanej do przegłosowania przez Radę, a także z zapisem zawartym na nośniku informacji, radny ma prawo zapoznać się na tydzień przed planowanym terminem sesji Rady. W trakcie obrad sesji, podczas których ma być przyjmowany protokół, radni mogą zgłaszać poprawki do uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady. Rozstrzygnięcie to może nastąpić także po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nośnika informacji z nagraniem przebiegu sesji. Jeżeli wniosek trzeci ustęp, wniosek wskazany w ustępie drugim nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ustępie trzecim. Protokół z ostatniej sesji kadencji Rady nie podlega zatwierdzeniu, a zgodność tej jego treści z przebiegiem obrad zatwierdza przewodniczący Rady i protokolant w formie adnotacji na oryginale protokołu sesji. Szanowni Państwo, mam przed sobą protokół numer 3, łamany przez 10 z 29 grudnia. Czytam na stronie 27. Przewodniczący Rady, Panie Wróblewski, proszę krótko sformułować swoje wnioski. Koniec. Tych wniosków Pan Wróblewski złożyć nie mógł, albowiem Pan Przewodniczący Rady po wystąpieniu Pana Radnego Tomasiaka powiedział: Panie Radny Wróblewski, Pan najwięcej przeszkadza, robi szum, ja Panu nie udzielam głosu. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos? Koniec, kropka. Czy Pan Radny Jakub Wróblewski w sprawie tej usterki? Panie Przewodniczący, to co Pan nazywa usterką, ja nazywam nieprawdą w protokole. Więc pozwoli Pan, że powiem to, co chciałem powiedzieć,
to, co nie zostało w protokole uwzględnione, jest to to, że miałem zabrać głos w punkcie dotyczącym projektu uchwały, a nie to, który jest na punktach na stronach 23 i 24 protokołu, tutaj jest to opisane. Natomiast to, co pan radny Zieliński przedstawił, to był stron 27 dotyczący wolnych wniosków. I na stronie 24 ani 25 nie ma ani słowa o tym, że pan przewodniczący nie udzielił mi głosu jako przedstawicielowi klubu Platformy Obywatelskiej. Ja nie proszę o interpretację, o to, że pan przewodniczący wyłuszczył swoje intencje w protokole, jedynie proszę o odnotowanie faktu, że takie zdarzenie miało miejsce. I jeżeli pan przewodniczący nie będzie łaskaw tego względu, no proszę o sprzeciw do rady, proszę radę o rozstrzygnięcie. Dziękuję. Ja też tak zapamiętałem i dwa dni chyba po sesji rozmawiałem z panem radnym Wróblewskim. Wyjaśniliśmy sobie wszystkie sprawy, dlatego też nie wiem, jeżeli postąpiłem wrednie, to nie bardzo wiem, w którym miejscu, bo ja rozumiem, że z należytą starannością trzeba jakieś poprawki wnosić, przygotować, zapoznać radnych na komisjach. Natomiast pan Wróblewski, pan radny Wróblewski tutaj na tej mównicy mówił przez 8 minut. Ja nie bardzo wiedziałem, jakie ma poprawki czy wnioski. I w sumie zapowiadało się na jakieś dyskusje i kłótnie w dłuższym okresie czasu. Natomiast ja wniosku nie miałem. Dlatego też mam nadzieję, że w najbliższym czasie powołamy komisję statutową i pewne rzeczy dotyczące między innymi poprawek, wniosków będą sformułowane, żebyśmy w ostatniej chwili przy mównicy nie konstruowali pewnych poprawek, bo dla zgłaszającego jest to sprawa prosta i oczywista, natomiast nie dla wszystkich. My w tym temacie, w którym pan radny Wróblewski jest zawodowcem, no my nie jesteśmy zawodowcami, więc mógł to zrobić, mógł poprosić również o 5 minut przerwy, żeby sformułować na piśmie te poprawki i wtedy byśmy się zapoznali i głosowali. Dlatego też no akurat w tym przypadku to ja tutaj nie widzę powodu, żeby zapisywać do historii Lubartowa moją złą wolę, bo takiej woli złej nie było z mojej strony. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni goście, może pójdźmy takim trybem, jak kiedyś zrealizowano to, niestety muszę wrócić do historii w poprzedniej kadencji, czyli głosowano protokół, natomiast w chwili, kiedy zgłosiło się poprawki, nakazano mi to udowodnić, pójść odsłuchać płytę, sprawdzić, czy jest wierny zapis z płytą. Przyjmijmy protokół, pan Jakub Wróblewski zgodnie z poprawionym statutem ma prawo wnieść poprawki, odwołać się o tej decyzji na następnej sesji Rady Miasta. Może niech radny odsłucha po prostu fragment tego zapisu, który kwestionuje i będziemy wtedy mieli bezpośredni zapis tego, co kwestionuje. Zresztą kolega klubowy dzisiejszy radnego wtedy taką procedurę też zarządził na tamtych obradach Rady Miasta. Pójdźmy po prostu tym sprawdzonym torem. No, dziękuję. Więc ja proponuję, żebyśmy nie przyjmowali tego protokołu. Taśmy zostaną odsłuchane przy udziale poszkodowanego radnego Jakuba Wróblewskiego.